Okej, okay. To jest to. Komórkowa gra na dziś. Max Payne w wersji na Androidy. Przypuszczam, że tak samo jest też na wszystkim, to znaczy na grach na system, jak się ten pan nazywał? Steve Jobs, czyli system Steve'a Jobsa, czyli iOS-a. Ja nazywam się Maciej Mankuje i powiem, co mi leży na sercu w związku z tą produkcją, bo Maxa wszyscy znają, wszyscy lubią, tutaj ta trójka na chwilę się włącza, bo ona się ukazała dawno temu w ramach promocji trójki. Tak ją przypomnieli. I o ile na przykład takie GTA gra się fajnie, zresztą dobra. Tutaj widzicie, w ogóle tak, jeszcze zanim przejdę do gry, jest mnóstwo ustawień, przede wszystkim tych kontrolek. Widzę, że sam Rockstar nie wiedział, co zrobić. Możemy sobie je przestawiać na ekranie. Możemy oczywiście zmieniać ustawienia grafiki jak na kompach dosłownie, włączać, wyłączać różne efekty. Czułości takie, takie, aj to auto-aimy, nie auto-aimy. Tylko problem jest innej natury, ale zaraz wam pokażę. Max Payne, nie 3, Boże, przepraszam. Jak dam New Game, czy będę mógł wybierać już rozdziały? Ja troszeczkę pograłem, ale niestety... A, zobaczcie od początku. No wszyscy kochają Maxa, bo to jest ten Max bez zmian. Zresztą, ba, będzie troszeczkę tak nostalgicznie. Starsi pamiętają. Plaza? 10-4 dispatcher, verify address. It's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza. Więc jest to wszystko, jest dokładnie to samo intro, to samo wprowadzenie, można zobaczyć. To wygląda dokładnie tak jak na PC-cie. Te same sceny, no konwersja doskonała. Ktoś mówi, że pamięta jedynkę nawet. Więc tak, tak, tak. Ja tak, z kwestii technicznych, gram w to na Galaxy S2, chodzi doskonale, podejrzewam, że na nowszych kompach będzie jeszcze lepiej. Myślę, że na starszych też może ruszyć, bo Rockstar dał dużo możliwości konfiguracji. Oj, są monologi Maxa. Officer in danger! Officer in danger! 10-5, please repeat, 10-5, all units, emergency. Officer in danger, Acer Plaza, repeat, Acer Plaza, all units. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. Bla bla bla, ale takie kochane bla bla, no i tak komiksowe stylo. Kind of sense, a, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started. Natomiast tam jeszcze ktoś wspomniał, że miał był też dobry polski dubbing. Ja tego nie przeżyłem. Przeżyłem Maxa w oryginalnemu, więc nie będę się wypowiadał. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me... Okej, okay, można to oczywiście ładnie przewijać. Jest dokładnie... Dokładnie ten sam wygląd menusów. Jest ogólnie słodko, da się to kochać. Problemem pojawia się co innego. Jak widzicie, gra chodzi. W sumie gdyby nie pewnie rozdziałka i parę rzeczy. Jakby to nagrywać na tablecie, to nie będzie w ogóle różnic. To nie byłoby różnicy między wersją PC-tową. Dramatem jest niestety sterowanie. I to takim, cóż, jak widzicie, niezbyt. Otóż, jak pamięta się Maxa, to był taki wspaniały festiwal. No tych headshotów, to się opłacało po prostu, po to się włączało zwolnienie czasu, żeby móc sobie spokojnie przycelować przeciwników. I niestety z tym tu jest potworny problem. No a jeszcze Maxik odbierze telefonik. Listen, someone's broken into my house, call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house, they're still here, you have to... Good, I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Ja może by tutaj nie zrobić już zbyt dramatycznie i drastycznie. Wgram swoją grę, jeśli gra to pamięta. Czy kocha moją grę? Zapisuje się normalnie. Jest autosave w tym. Nie ma mojego... Czy ta gra jest na tyle okrutna, że mi nie włączyła część pierwsza prolog? Nie zapisała się gra? Okej, okay, to nie pokażę wam. Ach, wracam więc do gry. Sorry. Ale to tutaj wiecie jak jest. Wbiec na górę, dziecko zarżnięte i tu już będą pierwsze dramaty. Teraz tak, podejrzewam, że... ja się ogólnie jak widzę to nie spod... ja sobie tu ustawiłem maksymalny auto-aim, bo niestety problemy z celowaniem miałem potworne.
teraz myślę, to oczywiście nie jest nic złego, nie? Na tabletach można podłączyć taba, pada. Na komórkach tak samo można podłączyć pada, ale jako gra stricte dotykowa, Max jest straszną męczarnią. Znaczy pewnie ktoś może się jakoś tam do tego przekona, nie? Ale to jest w sumie jedyny taki minus i to pokazuje, że na komórki na razie nie da się wyczuć wszystkiego. To byłby jakoś ten to mój przekaz, który tu bym chciał powiedzieć. I teraz jakieś tam miłe myśli. Kochałem Maxa 1 na PC, z modami do Matrixa szczególnie. Gra zbyt dynamicznie, dotykowy ekranik. Tak, zbyt dynamiczne. Czy nawet nie o to chodzi. Dynamiczne mogą być, tylko tutaj wymaga się tego ultra precyzyjnego celowania. Widzicie, nie? Zresztą pamiętacie, no. W Maxa się dało grać na konsoli, więc to nie jest taka tragedia. Po prostu dotykowy pad to jest zbyt dużo już. To jest zbyt dużo jak na pad dotykowy. No. No i tu się Max rzuca. Czy właściwie miał rzucić i to nie wyszło, bo źle włączyłem. O Boże. I dzięki tylko autoimowi przeżyłem. Okej, okay, tutaj było już totalne lamienie, ale to zapominałem. No i tu płacz Maxa. No dobrze, będzie nostalgia. Nie. Za chwilę jest płacz Maxa. Coś teraz, coś tam, coś mądrego się pojawiło. Zeschizowane sny. Tak, o tej grze można by długo opowiadać osobno, samej w sobie. Nie, ta gra sama w sobie, oczywiście nikt jej nie krytykuje. To jest gra z gatunku tych głupich. On tam wyrzynał i pogadał się po ziemi, a fabuła była spoko, jak na grę. Więc wbiegamy tutaj. I widzicie, panowsku, jak to jest. Niestety, trzeba oderwać palec, by strzelić. Ciekawi mnie na przykład, jak to wygląda na tej słynnej Xperia S. No, no, please, Michelle. Oh, baby. I tak dalej i tym podobne. Przejdziemy może do konkretów. Czyli już do części, gdzie się chodzi, strzela i jest fajnie. Tak lepiej na iPhone'ie i w krocze i tak dalej. On w jedynce zawsze się ryje. Tak, oczywiście. Max w jedynce zawsze miał taki ten zacierz na twarzy. Cokolwiek by się nie działo, więc... Jak ktoś widzi tą grę po raz pierwszy, to nie zrozumie tych... hardkorowych tych miłośników. Tak to wygląda i to ładnie wygląda. Tak, nie pomyliłem się, nie chodzi o Xperia S, chodzi o Xperia Play, ponieważ to miało wyciąganego pada. I ciekawie mieć na to, by się grało znośnie. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. No i pamiętamy. Elementy, gdzie się chodzi i myśli, jest spoko. Natomiast problemem zaczyna się... W ogóle widzę, że gra mi zrobiła coś złego. Otóż gra pozapominała moje ustawienia zupełnie. A ja tu miałem kilka takich niuansów. Poruszanie się... Przy okazji patrząc na te, oczywiście odwrócenie osi. To jest standard. Strzelanie przez to. Celowanie miałem na dużo mniejszej czułości. Znaczy to da się oczywiście ogarnąć, nie? Ale jak ktoś się przyzwyczaił do komfortu... Ta gra była niestety soft lock. Ok, załóżmy, że jest soft lock i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Bug, bug, bug. I jedziemy. Teraz cena. Rockstar chce za to majątek. Coś chyba powyżej 10 zł. Paręnaście. Natomiast, o, teraz jest dużo lepiej. Ale tak nie jest wygodnie. Natomiast można ją dostać oczywiście na tych, na promocjach. Ja ją kupiłem za 3 zł i to jest... Przyznam się, że jako dziecko nie miałem Maxa oryginalnego, więc teraz się czuję, że zrekompensowałem twórcom wszystkie dramaty, które wykonałem, przed którymi, nie wiem, przysporzyłem. Przeze mnie pewnie są biedni, teraz muszą robić Alana Wake'a dla Microsoftu. No, a teraz im oddałem pieniądze, oddałem co byłem winny. Zabawki, oczywiście wszystko interaktywne, jak to wychodziło, to się ludzie jarali, że można przekręcić kran. Tylko co to tak naprawdę zmienia? Nic. Czy tu już będą źli panowie? Ja nie jestem takim ortodoksyjnym fanem Maxa, żeby pamiętać wszystko co do sekundy. No ale tu widzicie na przykład dramy i problemy. O. Kiedyś grafika z Maxa wydawała się taka realistyczna. Nie, ona jest ładna nadal.
Ona jest artystycznie dobrze zrobiona, bo tekstury są dobre i takie rzeczy, więc to się nie zestarzeje. Problemy są inne. Myślę, co tu jeszcze mądrego powiedzieć. Więc na upartego ktoś to przejdzie. Nie wyobrażam sobie grania w to na jakimś hardzie, gdzie tam już człowiek był zmuszony, żeby celować dokładnie w te głowy. Czemu ty, Max, nie strzelasz? Aha, bo to pociski leciały. No wtedy są jaj. Oczywiście niechcąco włączyłem, tego nie chciałem włączyć i jest rzeźnia. Co tam jeszcze jest? Nic nikt mądrego nie mówi na czacie, więc ja tu jeszcze troszeczkę sobie pobiegam. Tu jest spotkanie z informatorem. O, tak, spotkanie z informatorem. Zabijam ostatniego z gości i tak dalej. Gra oczywiście zajmuje dużo. Zajmuje tyle, co na PC-cie, z gigabajt co najmniej. Jest naprawdę, nic tu nie zostało obcięte. Nie wiem, czy nawet nie wygląda lepiej, ale nie sądzę, żeby Rockstar coś tutaj zmieniało. Grę wydaje Rockstar, nie? Do tego to należało. Nie wiem, czy maczali w tym parce twórcy z Remedy, ale nie sądzę. Konwersja czysta. Ktoś mówi, że płasko się wzrosną do trójki. No nie no, wpływając z trójką, to ta gra to jest przed potop, nie? Ale to nie ma co porównywać. No Maksik. I niestety, żeby tu trafić heada na dotykowcu, to jest coś strasznie wymagającego. No i tak, nie wygląda najlepiej, tylko podejrzewam, że to będzie zależało wszystko. Ja tę grę mam, żeby zaszpanować, nie? Że mam Maxa na komórce. Taki moim zdaniem jest najlepsza rola tej gry. Żeby sobie ją trzymać, żeby pokazać, że teraz na komórkach można pograć w Maxa. Jak się lubiło Maxa, to go fajnie mieć. Są sprawdźmy, czy tak, zostają wszystkie efekty trafień, zostają. Więc to jest słodkie, nie? Natomiast zgrywalnie jest kiepsko. Jeśli macie tablet, to podejrzewam, tam można podpiąć pada albo mysz i klawiaturę. I mam nadzieję, że Rockstar pomyślał, że to można obsłużyć. Wtedy byłoby ok. Natomiast tak, niestety, to jest głównie ciekawostka. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć o tym Maxie. Kończymy motywem głównym. Dziękuję. Maciej Makuła.